Czołem kapitanowie, Szparagus z tej strony. Słuchajcie, kolejny newsik. Pewnie duża część z Was już się z tym zapoznała, ponieważ oprócz wersji anglojęzycznej tego newsa na stronie thearmoredpatrol.com również jest w wersji polskiej tłumaczenie tego na polskim rykoszet.info. I tak też rykoszet.info również przytacza tą samą, zobaczcie, informację. Jak to mawiają, lepsze wrogiem dobrego, słuchajcie. Co tu dużo mówić. Dobrze się strzelało i deweloperzy postanowili znów zamieszać w tyglu z szansą na trafienia oraz zasięgiem wykrycia. To są informacje, które pochodzą z supertestu. I tak, pierwsza informacja dotycząca IFHE, czyli zapalnika bezwładnościowego. I cytując za Ricochet Info oraz za The Armored Patrol, zobaczcie, jak to wygląda. Szansa na pożar zmienia się wraz z kalibrem, jeśli chodzi o IFHE, i będzie to minus 1% do szansy na podpalenie dla lekkich kalibrów do 139 mm, czyli tak naprawdę dotyczy to w zasadzie tylko i wyłącznie niszczycieli, no i niektórych krążowników, na przykład Atlanty czy tam Flinta. Dla pozostałych okrętów jest to minus 8%. No i tutaj deweloperzy tłumaczą to tym, że taka zmiana powinna spowodować, że IFHE będzie bardziej opłacalne dla niszczycieli i zmniejszy nadmierną wydajność niektórych krążowników. Także dali nam fajne narzędzie, a w tej chwili twierdzą, że jest to narzędzie nadmiernie wydajne, czyli na Kutuzowie, na przykład na wszystkich, co mają 152 mm, jeżeli używaliście IFHE, to niestety będzie pewnego rodzaju nerfik. Tak to wygląda. No i oczywiście tutaj jest jeszcze informacja, że w przypadku przyjęcia tych zmian, jeżeli chodzi o zapalnik bezwładnościowy dla pocisków odłamkowo-burzących, kapitan zostanie automatycznie zresetowany o 4 punkty umiejętności, więc to jest z tego całego złego tyle dobrego, jak to można powiedzieć. I kolejne informacje dotyczące, słuchajcie, wykrywalności w dymie. Pierwsza opcja, nad którą pracowało WG, mówiła o tym, że ten dym będzie przez kaliber konkretny dział o jakiś czas rozpraszany, czyli działanie tego dymu w praktyce miało być skrócone. Teraz jest inny pomysł. Chodzi o zwiększenie zasięgu wykrywania wystrzału w dymie. Jak wszyscy wiecie, stojąc w dymie, jesteśmy w stanie bez radaru lub bez hydro zostać wyspotowani z dystansu dopiero 2 km. Tutaj się to zmieni. Takie są przynajmniej plany, jak widzicie. I tak są podane na przykład japońskie niszczyciele, gdzie te wartości zaczynają się od minekaze i kamikaze na dystansie 2,22 km, więc tutaj zmiana jest niewielka, ale już na Shimie będzie można nas wykryć, gdy będziemy strzelali z 2,8. Na amerykańskich niszczarkach Nicolas zaczyna praktycznie od 2,5 km, Gearing kończy na 2,83, czyli podobnie jak w wypadku Shimy, więc tu już jest ponad 800 metrów różnicy. Jeszcze gorzej wygląda to dla graczy, którzy grają na radzieckich niszczarkach, rosyjskich i radzieckich. I wygląda to w ten sposób, że na gremiaszczym wykrywani będziemy z 2 km 660 metrów podczas strzelania w dymie, natomiast na Chabarowsku już z 4 km. Myślę, że to jest kolejny duży nerf dla Chabarowska. Ja już się zaczynam gubić w tym, ile ten okręt dostaje nerfów. Najpierw mu skrócili zasięg dział, później mu skrócili zasięg torped. Jeszcze w międzyczasie, można powiedzieć, odebrali strzelanie z niewidki i w tej chwili nawet strzelanie z dymu będzie troszeczkę trudniejsze. I to jest tyle, jeżeli chodzi o niszczyciele. Zwróćcie uwagę na to, że w tym dymie da się grać. Ja akurat na Chabarowsku dymu w tej chwili nie używam, tylko naprawki, ale z tego dymu da się jeszcze postrzelać, da się ten dym wykorzystać. Zobaczcie, co się dzieje z krążownikami. Takie zao, które będzie strzelało sobie z dymu, bo mu ktoś postawi zasłonę dymną, będzie wykryte, mogło być wykryte z 7 km,
180 metrów. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli w odległości od dymu na przykład 6 albo 7 km będzie niszczyciel, to mimo, że to ZDAO stoi w dymie i chciałoby sobie postrzelać, to niestety strzelać nie będzie mogło. Z Demoinem jest jeszcze gorzej, 8,18 km, więc jeżeli będzie jakiś dedek na dystansie 8 km, no to ten dedek będzie nas spotował, mimo że stoimy w dymie, oczywiście jeżeli będziemy strzelali. Tutaj te wszystkie wartości możecie sobie prześledzić, to są krążowniki amerykańskie, krążowniki rosyjskie, niemieckie. Zobaczcie, Moskwa będzie, mimo iż stoi w dymie, gdy będziecie chcieli z Moskwy postrzelać, będziecie wykrywani z 12,6 km, czyli prawie tak, jakbyście tego dymu nie używali. Hindenburg 10 km, więc to są potężne kary dla krążowników. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, bo powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, że krążowniki to jest najtrudniejsza klasa do grania w World of Warships i w tym momencie będzie się tym grało jeszcze trudniej, a największa krzywda chyba się stanie krążownikom brytyjskim w tym wypadku. Zobaczcie, Belfast będzie można wykryć z ponad 5 km, Edynburg z 5,5 km, Perta z 4,5, Leandera z 4,6 i tak dalej, i tak dalej. Także słabo to wygląda. Tutaj również są inne niszczyciele, między innymi niemieckie, także jest błyskawica, 2,8 km z takiej odległości będzie wykrywana. No i teraz jak się ma rzecz z pancernikami, wygląda to naprawdę słabo. North Carolina 15,1 jest wartość podana, Missouri 15,6, Iowa 15,6. Podejrzewam, że te dystanse być może delikatnie ulegną skróceniu, bo dziwnym by było, gdyby... Chociaż nie, nie ulegną skróceniu, to już są wartości takie realne, bo jak strzelamy, to North Carolina normalnie jest wykrywana tam z takiej odległości, jak ma zasięg działu lub większej, czyli 23 około kilometry, więc te wartości raczej tutaj się nie zmienią. Czyli nie będzie strzelania praktycznie z dymku na pancernikach, a jeżeli będzie, to na bardzo niewielu. I kolejna informacja, słuchajcie, zmiany w radarach. Co tutaj się zmienia? Zmienia się przede wszystkim to, z jakiej odległości będziemy wykrywali poszczególne klasy okrętów. Do tej pory było tak, że na przykład Des Moines, który tutaj jest pokazany, może ja to będę mógł w jakiś sposób Wam troszeczkę wyostrzyć. Des Moines jest wykrywany tutaj, miał radar do tej pory 9900 metrów, czyli prawie 10 km. W tej chwili ta wartość będzie się odnosiła tylko i wyłącznie do wykrywania niszczycieli. Krążowniki już ten sam Des Moines wykryje prawie z 11 km, pancerniki z 12, a lotniskowiec z nieco ponad 13 km. Czyli to jest buff dla amerykańskich okrętów. Podobnie jest, słuchajcie, z Indianapolis. Tutaj są wartości takie same jak w Des Moines. Black również ma podobne. Jestem ciekaw, jak to wygląda w Atlancie. Atlanta dedeki wykryje z odległości tak jak miała, 8,5 km, 9,5 wykryje krążowniki, więc tu jest wartość zwiększona, 10,5, 10 km 600 prawie metrów pancerniki i z 11 km 600 metrów wykryje CV-kę, więc tutaj te wartości wzrosły, jeżeli chodzi o wykrywanie. Zobaczcie sobie krążowników, bebeków i pancerników. W Minotaurze jeszcze te wartości są większe. Zasięg radaru, ja sobie zdaję sprawę, że wielu graczy nie używa radaru, bo używa dymu, natomiast gdybyście chcieli używać radaru na Minotaurze, to zwróćcie uwagę, że krążownik wykryjecie z 12 km, pancernik z 15, a lotniskowiec 18, czyli będzie to można również stosować jako broń, ewentualnie również chyba defensywną, mam takie wrażenie. Nie zmieniły się te wartości w Donskoju, Czapajewie i Moskwie, więc tutaj to zostało bez zmian, więc ten buff dotyczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o radar, tylko Brytyjczyków i Amerykanów. No i sponsorem tej informacji był thearmoredpatrol.com. To tyle w tej krótkiej informacji. Ja zapraszam na kolejne filmy, zobaczymy, czy coś z tych pomysłów, które WG nam tutaj aplikuje,
wejdzie w życie. Tutaj widzę, że cały czas próbują coś mieszać, jak już jest coś dobrego, coś co gracze polubili, przekonali się do tego, jak choćby zapalnik bezwodnościowy, to są wprowadzane jakieś zmiany, które nie wiem, no niby mają zbalansować grę, ale generalnie powoduje to, tak jak w wypadku Chabarowska, że okręty stają się coraz mniej grywalne i będzie chyba tak jak z niektórymi pojazdami w World of Tanks, że po prostu w momencie, gdy ludzie przestaną grać danym okrętem, to nagle sobie WG o nim przypomni i stwierdzi, że trzeba go w jakiś sposób zbuffować. Jest to dosyć takie smutne, trochę bawienie się z graczami w ciuciu babkę, w kotkę i myszkę. Nie zawsze te wszystkie rzeczy są przetestowane w, powiedzmy, w prawidłowy chyba sposób, mam wrażenie, bo czasami są wprowadzane tak ad hoc, niby te testy się odbywają, niby są testy publiczne, ale potem nie zawsze coś działa, potem trzeba wprowadzać jakieś łaty i tak dalej. Okej, to tyle w tym filmie, ja zapraszam na kolejne, jeżeli chcecie mieć bieżące informacje na temat tego, co się na kanale dzieje, co tutaj publikuję, to zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.